Siatkarska trzecia liga ma za sobą kolejną kolejkę rozgrywkową. Tym razem siatkarze trzecioligowego ULKS Telerzet Ginące Zawody Opal Kudowa-Zdrój podejmowali na swoim parkiecie w hali sportowej zespołu szkół ponadgimnazjalnych drużynę KKS Renbud Złotoryja. W tym roku w tej lidze zespoły są według mojej oceny bardzo, bardzo równe. Nie ma jakichś takich zespołów szalenie mocniejszych od pozostałych, więc każdy wynik jest możliwy. I myślę, że tutaj na parkiecie pokażemy, kto faktycznie jest lepszy, a kto jest faworytem, no może i Kudowa. W jakim składzie przyjechaliście? Czy to jest wasz najsilniejszy skład? Czy są jakieś kontuzje w drużynie? Borykamy się z kłopotami kadrowymi, to prawda. Po dwóch latach, kiedy mieliśmy naprawdę bardzo dobrą drużynę w tym sezonie, ten zespół składa się z różnych osób. No, części zawodników nie ma i próbujemy to poskładać, że tak powiem, od początku ligi. To, co nam się udaje, raz jeden mecz jest lepszy, raz gorszy, różnie to bywa. Mam nadzieję, że im dalej, tym lepiej będzie. Do meczu zespół z Kudowy Zdroju wystąpił w nieco osłabionym składzie. Problem polega na tym, że mamy jednego zawodnika troszeczkę kontuzjowanego i ustaliłem z tym zawodnikiem, że z uwagi na bezpieczeństwo jego zdrowia będziemy starać się wykorzystywać jego minimalnie. Jeśli sytuacja i konieczność będzie taka, to wpuścimy go na boisko. Jest to zawodnik z numerem 8, Marcin Terlecki, kapitan drużyny. A zatem damy szansę zagrania w tym spotkaniu zawodnikowi z numerem 5 na pozycji atakującego Pawłowi Ferdrychowskiemu. Jakie są założenia taktyczne na ten mecz? Panie redaktorze, o założeniach taktycznych powiem tak. No mamy własne ustalenia, których nie chciałbym ujawniać. I powiem, że jeśli je wypełnimy, to wydaje się, że powinniśmy ten mecz, biorąc pod uwagę specyfikę sali, wygrać. Kudowianie rozpoczęli to spotkanie z Pawłem Frydrychowskim na pozycji atakującego. Waga spotkania oraz emocje spowodowane liczebnością kibiców, jacy przyszli do małej sali przy ulicy Głównej w Kudowie, wpłynęła nieco deprymująco na młodego siatkarza, który nie potrafił pokazać wszystkich swoich możliwości. Wobec takiego stanu rzeczy na prośbę Marcina Terleckiego przystanie 17-17. W pierwszej partii trener gospodarzy wymienił młodego zawodnika na kapitana drużyny. Niestety ten set nie należał do najbardziej udanych dla kudowskich zawodników, którzy przegrali tą partię 25-21 i w setach było 1-0 dla KKS Renbud Złotoryi. Kolejna partia znów rozpoczęła się wręcz źle dla kudowian, którzy przegrywali ją 8-4, by po chwili schodzić na drugą przerwę przy stanie 6-13. Wtedy na zagrywce w Kudowie pojawił się rozgrywający drużyny Tymoteusz Gajek, który maksymalnie utrudnił rywalom przyjęcie, zmuszając ich do popełnienia błędów. To zaskutkowało zmniejszeniem przewagi, jaką mieli przeciwnicy kudowskiej drużyny. Przy stanie 19-19 na parkiecie pojawił się ponownie Paweł Frydrychowski, zmieniając Sebastiana Kusia, który swoją zagrywką dał gospodarzom przewagę i spowodował, że po drugiej partii kudowianie schodzili zwycięzcy, kończąc seta 25-21 i osiągając wynik remisowy w setach 1-1. W trzeciej partii do wyniku 17-9 była dominacja kudowian nad drużyną ze Złotoryi. Niestety w końcówce drużyna z KKS Renbud Złotoryja doprowadziła do wyrównania i do gry na przewagi. Dopiero przebicie piłki nad siatką przez Tymoteusza Gajka z ULKS Opal Kudowy Zdroju spowodowało rozstrzygnięcie tego meczu na korzyść kudowian, którzy wygrali tą partię 25-13 i w setach było już 2-1 dla ULKS Opalu Kudowy Zdroju. Set czwarty był nieco przeniesieniem stanu gry z trzeciej partii. Kudowianie byli cały czas drużyną goniącą. Przewaga gości z Nadkaczawy wynosiła przez prawie całego seta kilka punktów. Przy stanie 18-16 dla gości na parkiecie w kudowskiej drużynie pojawił się Wojciech Wegner. W końcówce udało się jednak kudowianom wyrównać seta na 23-23. Z bardzo dobrej strony w tym momencie seta pokazał się przyjmujący kudowian Łukasz Domański, będący praktycznie nie do zatrzymania dla gości. Końcówka seta bardzo dramatyczna, ale jednak ULKS Opal Kudowa Zdrój wygrała kolejną partię 26-24 i cały mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla kudowian. Na początku graliśmy troszeczkę nerwowo. Potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby wejść w mecz, ale na szczęście przeciwnik zaczął się mylić. Daliśmy im grać. Mecz był bardzo nerwowy, duża ilość błędów, gra bardzo się uprościła z jednej i z drugiej strony i jesteśmy górą my, na szczęście. Brakło, nie wiem, po prostu koncentracji zabrakło, nie było końcówka, po raz kolejny końcówkę niestety przegrywamy.
nie wiem, może psychika zawiodła znowu. I tak niestety się kończy po raz kolejny. Końcówka meczu i przegrany mecz cały. Ja ze swoimi zawodnikami, jak przyjeżdżamy tutaj, no to widać, że chętnie grają. Natomiast no nie chcę się wypowiadać na temat hali, bo ona faktycznie z tymi prętami to nie jest dobre miejsce dla prętów tuż nad środkiem boiska, czy nad trzecim metrem, gdzie wystawia się piłki. A poza tym no jest mała, wąska, no i chyba nie chcę tutaj nikogo skrzywdzić, ale to jedna ze słabszych hal, na których gramy w trzeciej lidze. Kolejny mecz za tydzień, wyjazdowy, z przeciwnikiem, z którym jeszcze nie graliśmy, czyli z Głogowem. Wiem, że sala jest bardzo trudna, bo bardzo duża. Gra tam pierwsza liga piłki ręcznej, a zatem przypuszczam, że jeśli chodzi o gabaryty sali, będą one dla nas niekorzystne. Natomiast, tak jak mówię, no, sport jest po to, żeby podnosić swoje umiejętności i stawiać czoła wyzwaniom, a zatem po prostu pojedziemy i będziemy walczyć. A za dwa tygodnie, 8 grudnia o godzinie 18 ULKS Telerzet Ginące Zawody Opal Kudowa Zdrój. Na swoim parkiecie podejmować będzie zespół MUKS i IKAR Legnica. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.